mamy jubileuszowy kongres 30-lecia Związku Gmin Wiejskich. Po 30 latach jesteśmy rzeczywiście na zakręcie. Można powiedzieć, że samorządy są w pewnym kryzysie i przed nami rzeczywiście nowe wyzwania, które są najważniejsze, te, które dotyczą naszych kompetencji i finansów. Ta wieczna walka między decentralizacją a recentralizacją, drugie, uporządkowanie finansów publicznych, bo to jest kluczowa sprawa dzisiaj w tej sytuacji, kiedy po Polskim Ładzie zmieniły się bazy podatkowe nasze. No, finansowanie oświaty tutaj bierze pierwsze miejsce, ponieważ no, to jest dzisiaj ta sytuacja patologiczna zupełnie, gdzie wskaźnik wiejskości, dodatek wiejski jest stały, a połowa szkół jest poniżej 100 uczniów. Także on powinien chyba być w zależności od ilości uczniów. Jest maksymalny poziom liczby uczniów w klasie, nie ma minimalnego. No, to jest też rozrzutność w finansach publicznych ogromna, więc myślę, że wyzwanie ogromne, żeby to wreszcie uporządkować. Kolejna sprawa dotyczy uporządkowania zadań własnych kolejnych, czyli zadania zlecone. No, kiedyś to, co państwowe, było opłacane najlepiej. Dzisiaj tak naprawdę w zadaniach zleconych to dowody powinniśmy wydawać jeden dzień w tygodniu, jeżeli by literalnie patrzeć na te pieniądze. Opieka społeczna odwrotnie proporcjonalna do wydatków, czyli mamy 80% zadań zleconych, a w 90% utrzymujemy ośrodki opieki społecznej. Także dziwne to zadanie zlecone na nasz koszt. Do tego dochodzą sprawy dotyczące wyzwań takich najprostszych, to sprawa gospodarki odpadami. Czy to w ogóle powinno być zadanie własne gminy, nawet można się zastanawiać, bo gmina wiejska w zasadzie tylko zbiera pieniądze, ogłasza przetarg, oddaje te pieniądze dla firmy, która je wywozi do miasta, bo tam najczęściej jest segregacja i dalej już nie ma na nic wpływu, a potem jeszcze ma płacić kary, jeżeli oni dalej te odpady nie zagospodarują.